Cześć. Nie wiem jak u was, u mnie dzisiaj jest niedziela i za oknem leży śnieg. Wreszcie dzieciary będą mogły się cieszyć ze śniegu. Nie wiem jak długo poleży, czas pokaże. Dzieci zaraz pójdą na dwór, a ja jak zwykle siedzę i próbuję naprawić bardzo ciekawą i nietypową usterkę, która już się ciągnie któryś odcinek z rzędu. Więc jeśli ktoś jest ciekawy, jak tam postępy są dokładnie takie same jak wczoraj, czyli już w tej chwili udało się, że tak powiem, pewne rzeczy pomierzyć. Może zacznijmy od tego, że sprawdźmy, jaki dzisiaj jest status tego radmora. On jest jeszcze zimny, niewygrzany. Na tym mierniku mamy wyjście, napięcie wyjściowe z programatora, który idzie do kilku bloków Radmora. No i włączmy, zobaczmy, czy coś się zmieniło. 23,5 zamiast 20, 25. Już ustawiłem tak, żeby zawsze po włączeniu aktywuje się stroik numer 1, więc żeby nie kombinować, zmieniać na inne stroiki, już zostajemy przy tym ustawieniu. No, napięcie jeszcze pływa, bo to się musi wystabilizować. Ja mam w tym pomieszczeniu bardzo zimno, bo tam koło 18 stopni. Radmor jest po całej nocy, więc chwilę to zejdzie się, zanim to się ustabilizuje na dobre. Ok, więc przypomnę tak na szybko, co wczoraj udało się pomierzyć. Więc metod napraw jest kilka. Metoda tak zwana Namacajewa podstawia się to, co wydaje się najbardziej podejrzane. Druga metoda to jest metoda oparta o jakieś tam logiczne myślenie. No i kolejna metoda logiczne myślenie plus wykonywanie pomiarów. Tak jak wczoraj widzieliście, były momenty, że miałem podłączone 3 bądź 4 mierniki. Dzięki temu mogłem szybciej próbować zdiagnozować, gdzie ewentualnie w którym bloku leży problem. Oczywiście mogłem to wszystko zrobić dużo szybciej, bo chociażby gdybym, tak jak Wam mówiłem, mam akurat programatory pod mieniu programator, od razu byśmy wiedzieli, czy problem leży w programatorze, czy problem leży gdzie indziej. Ale ponieważ wszystkie znaki na niebie wskazywały na to, że jest to problem z programatorem, więc chciałem Wam pokazać metodę logicznego, że tak powiem, myślenia i wykonywania pomiarów, które miały nam pozwolić szybko znaleźć uszkodzenie, ale tak jak było widać, już mamy dwa filmy o tym programatorze, ten jest trzeci, no i zobaczymy, czy uda nam się w trzecim odcinku, że tak powiem, znaleźć przyczynę, ją wyeliminować i zakończyć temat dziwnego zachowania programatora. Więc przypomnę, w programatorze mamy dzielniki, mamy układy przełączające. To już mówiłem wczoraj, że będę używał sformułowań bardzo prostych, w sensie takim, żeby łatwo było zrozumieć, o co chodzi. Nie będę się tam w topologię wgryzał i tak dalej, bo chodzi o to, żeby znaleźć szybko uszkodzenie. Mamy wysoko stabilizowany stabilizator, jeśli można tak powiedzieć, i mamy napięcie zasilania. Czyli wczoraj udało nam się pomierzyć, że napięcie na stabilizatorze jest bardzo stabilne, czyli to napięcie, które wchodzi na SAS-y, że napięcie zasilania SAS-ów jest stabilne, niezależnie od tego, czy usterka występuje, czy nie. Napięcie wyjściowe na dzielniki jest stabilne. Napięcie wyjściowe z dzielników jest stabilne, czyli doszliśmy tutaj do tego etapu, gdzie jesteśmy tutaj. No i tak jak Wam wczoraj powiedziałem, no nie spodziewałbym się tu jakichś tam dramatycznych problemów, poza ewentualnie tym kondensatorem, ale ponieważ szkoda mi już czasu i oczywiście mógłbym się tu podolutowywać, bo jak ja robię pomiary? W niektórych punktach, że tak powiem, daje się podłączyć bez problemu jakimiś tam miernikami i tak dalej, i tak dalej. W niektórych punktach nie ma się jak podłączyć, więc trzeba dolutować sobie kawałek drucika, srebrzanki, czegokolwiek, żeby można było sobie zapiąć sondy. Ja akurat w tej chwili mam takie, no są jakieś tam chińskie haczyki dziadowskie, ale do takich potrzeb wystarczające. Przy okazji powiem Wam, że nie próbujcie do tego typu przewodów podłączać dużych prądów, bo one po prostu robią się jak grzejniki i jak rezystory, jest bardzo duży spadek na nich. Więc do wykonania jakichś prostych pomiarów tak, do jakichś tam wysokoprądowych pomiarów nie. Ok, na czym to skończyłem? Aha, jesteśmy przy programatorze.
Więc wiemy, że to napięcie wchodzące na kolektor tranzystora T603 na pewno jest ok, no bo tutaj jest ze stabilizatora. Napięcie to wchodzące na bazę tranzystora jest też stabilne. Więc tak jak powiedziałem, jedynym elementem podejrzanym to może być ten kondensator, bądź też coś dalej, tak jak wczoraj pod koniec odcinka mówiłem. No i teraz przyjrzyjmy się schematowi, jak można sobie przyspieszyć znajdywanie usterki. Ja oczywiście mogłem zrobić to od razu, ale chciałem Wam pokazać, jak krok po kroku próbować znaleźć, nazwijmy to, element, który ewentualnie może robić tego typu problem, bo nie warto się uczyć, że tak powiem, na zasadzie ktoś tam kiedyś napisał wymień kondensator i będzie dobrze, tylko przydałoby się choć starać zawęzić pole poszukiwań do uszkodzonego elementu bądź grupy, bo zawsze ja mówię tak, jakiś układ ma wejście, ma wyjście, no i może być to, co na wejściu, na przykład układ może obciążać, i na wyjściu będziemy mieli nie to, co trzeba, bądź układ, który jest przed wejściem, może też być uszkodzony, tak? Czyli ewentualnie możemy zawęzić na przykład do tego, bądź do tego, co jest po drugiej stronie. Więc nie zawsze idealnie udaje się ze stuprocentową pewnością powiedzieć, że o, tu jest na pewno problem, albo gdzie indziej. Więc możemy tylko w przybliżeniu, no chyba, że mamy, nie wiem, rozwalony tranzystor, zwarcie czyste na jakiejś diodzie i tak dalej, no to wtedy wiadomo, że tak, ale zasadniczo mamy skutkiem jest jakieś uszkodzenie i trzeba znaleźć przyczynę, bo czasami wymiana tego tranzystora czy diody to jest tylko wyeliminowanie skutku, a trzeba znaleźć przyczynę, ale koniec dywagacji, wracamy do Radmora. Więc zasadniczo to, co Wam teraz powiem, można było zrobić już wczoraj czy przedwczoraj w pierwszym odcinku. Natomiast mówię, chciałem Wam pokazać, jak metodą logiczną próbować znaleźć, gdzie mamy problem. Więc teraz tak. Na razie odejdziemy od programatora, przyjrzymy się, gdzie jego wyjście idzie. Więc z punktu 7 programatora, to zaraz Wam pokażę, sygnał idzie do płytki PW. Prawdopodobnie nazwana od płytki wskaźników. Powiem Wam szczerze, nigdy nie wnikałem w te skróty, bo tego nie potrzebuję. I idzie tutaj na bazę tranzystora T401. Z kolektora mamy 40 V, to sobie też zmierzymy. Wskaźnik częstotliwości, dioda 0,7 spadku na każdej diodzie. Czyli tu mamy jakby ten wskaźnik od częstotliwości, potencjometr od regulacji dolnego zakresu wychylenia wskaźnika, górnego zakresu wychylenia wskaźnika, albo raczej odwrotnie, patrząc po napięciach. Ale to jakby na tą chwilę nie jest istotne. Czyli mamy tu jeden blok, który może być problematyczny, i drugi blok to jest tutaj. Zobaczcie, idziemy do płytki Z.4. No to jedziemy. Płytka Z. Nie wiem, widać, nie widać. Może tak ostrość ustawię. Punkt 4. To jest tu. I widać, że to idzie z przełącznika S34F. I wchodzi tu na G6. I wchodzi tu na zasilanie. I tu jest błąd na schemacie. Już Wam pokazuję dlaczego. Dlatego, że zobaczcie. Nie wiem, czy to będzie widać. Postaram się jakoś tak zrobić, żeby to było widać. Ustawię może ostrość tutaj. Tu do punktu 4 się zgadza jak najbardziej, ale tu G6 podłączone tutaj. Zobaczmy tutaj. Czyli tak jakbyśmy G6 chcieli podłączyć tu. No a zasilanie plus 18 V wchodzi na G3 i idzie sobie tutaj, tak? A napięcie strojenia, czyli to wyjście właśnie z programatora, wchodzi oczywiście na G6, ale nie idzie tu, tylko idzie tu. Więc ta linia powinna być pociągnięta tutaj, więc tu jest błąd. Patrzę, czy ja mam możliwość poprawić. Mam możliwość poprawić. Więc ja sobie od razu to narysuję. O tak. No i zaraz zmierzymy, czy ja mam rację, czy nie mam racji. Zaraz to sobie sprawdzimy. No dobra, czyli tak.
Z przełącznika powinniśmy wejść na punkt G6, znaczy na 4 płytki PZ. Teraz sobie będziemy mierzyć. Zobaczymy, kto ma rację. Czy ja mam rację, czy schemat ma rację. Jak widzicie, ile to się trzeba naszarpać. Dobra, zobaczmy. Omomierz. Ten miernik będzie działał jako omomierz. No i zobaczmy, kto ma rację. Czyli idziemy z płytki programatora punkt numer 7 do płytki PZ i do czwórki. Jest? Jest. Z czwórki powinniśmy wyjść na G6. Z czwórki na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jest? Jest. No i tu stąd do czwórki. Jest, jest. Czyli jak widać, mamy błąd na schemacie. Tym bardziej, że zobaczcie, tu jest tak naprawdę. Znowu sobie ostrość ustawimy tutaj. Tu tak naprawdę nie mamy nigdzie połączonego tego napięcia strojenia, tylko tu jest napisane, że wchodzi jakieś 3 V. No jakie 3 V? Tu wchodzi od 3 do 25, tak? Więc jak widać, byk na schemacie fabrycznym. Ok, czyli mamy, że tak powiem, ten temat częściowo rozwiązany. Przy okazji pozdrawiam jednego z widzów. Cieszę się, że żywo, że tak powiem, reagujecie na moje wypociny tutaj. I jeden z widzów zauważył bardzo fajną rzecz. Nie ukrywam, że czasami robię błędy przypadkowo, czasami robię celowo. Więc tym razem chciałem sprawdzić, czy jesteście czujni, czy nie. I przy okazji omawiania radioodbiornika Adam zasadziłem wam takiego babola. To znaczy, jeden z widzów zauważył, że jest pomylony opis. I oczywiście jest to jak najbardziej prawda, więc już żeby nie było, wykreślamy błędne oznaczenia, które, tak jak mówię, zrobiłem celowo. Czyli mamy tu wzmacniacz WC, tutaj mamy mieszacz, a tu mamy oscylator, czyli tak zwaną heterodynę. Brawo, że tak powiem, dla pilnego widza. Więc już teraz ciągniemy dalej Radmora. No więc nie pamiętam, na czym skończyłem. Widzicie, czasami człowiek ma 1000 myśli. Czyli teraz jak przyspieszyć sobie znajdowanie usterki? Więc robimy tak, że z tego punktu numer 7 z programatora możemy odlutować przewód. Jeśli te napięcia przy każdym włączeniu tutaj będą na poziomie 25 V, to oznacza to, że będziemy mieli problem albo gdzieś tu, albo gdzieś tu, czyli w głowicy. No i teraz albo od razu odlutować, albo możemy, że tak powiem, zobaczyć. Tu idzie na głowicę, albo jak przełącznik przełączymy na tor AM, wówczas będziemy mieli podłączony układ AM. No i teraz tak, jeśli na logikę przełączymy na FM jest problem i na AM też będzie problem, to wstępnie należy wykluczyć, że problem leży w FM-ie bądź AM-ie i zostanie nam wskaźnik częstotliwości, to znaczy układ, który pokazuje nam częstotliwość. Więc albo zacznę od odlutowania, albo przełącznikiem przełączymy na AM, FM i zobaczymy, co będzie. Ewentualnie w momencie, jeśli tak jak Wam pokazywałem, idzie to napięcie do płytki głowicy, to jeśli będzie przełącznik przełączony na tor FM i wyjmiemy głowicę, bo bardzo łatwo ją wypiąć i to napięcie będzie mniejsze niż 25, to znaczy, że problem leży gdzieś tu. No to startujemy. Patrzę, jak jest kamera ustawiona. Dobra, znowu ustawię ostrość na miernik. No niestety nie mam tutaj obiektywu. Obiektyw jest taki, jaki jest. Nie da się ustawić
głębi ostrości jakiejś dużej, więc albo ostro na mierniku, albo ostro na radmorze, albo w połowie. Dobra, więc zaczynamy od pierwszego testu. Widzicie, dużo gadania. Ile tu już minut minęło? 15 minut. Kurde, zaraz znowu będę musiał kończyć, bo się karta skończy. Ale myślę, że już będziemy jeszcze bliżej dzisiaj znalezienia usterki. Dobra, startujemy. Czyli napięcie wyjściowe z głowicy na... Z głowicy. Napięcie wyjściowe z programatora na głowicę, na wskaźnik częstotliwości, albo raczej układ wskaźnika. Dobra, startujemy. 23,5 V. W tej chwili jest pozycja stereo, w tej chwili jest pozycja mono, stereo i AM. Jak widać, napięcie się nie zmieniło. Wniosek z tego jest taki, że nie jest to tor FM, w sensie głowica, i nie jest to tor AM. I być może to jest układ wskaźnika częstotliwości. Zobaczmy, popukajmy sobie. Więc teraz co możemy zrobić? Przełączony jest znowu przełącznik na głowicę. Wypniemy głowicę i jeśli w tej chwili to napięcie będzie mniejsze niż 25 V, to zostaje nam układ wskaźnika częstotliwości. Jedziemy. Zobaczcie, 23,6. W tej chwili jest przełącznik w pozycji przełączonej na tor FM. Czyli wniosek z tego, że mamy tu problem. Zaraz zobaczymy, czy pojemność typu mój palec, zobaczcie, dotknąłem tylko w jednym miejscu i od razu napięcie 25 V się pojawiło. Czyli szukamy na płytce wskaźników. Czego tu możemy się doszukać? Ja zaraz patrzę, jak to zrobić, żeby to miało jakoś ręce i nogi. Nie za wiele tutaj zobaczycie. No w każdym razie będę musiał się przyjrzeć potencjometrom, zimnym lutom. Tutaj widzę, że ten rezystor jakoś tak trochę, nie wiem, czy on jest wlutowany całkowicie, czy nie. Jakoś tak trochę odstaje w porównaniu do wszystkiego. No więc muszę wyczyścić najpierw potencjometry. Zaraz nie wiem, czy ta ostrość gdzieś się tutaj zrobiła, czy nie. Przelutować to wszystko, włączymy, zobaczymy, jak to będzie, jaki będzie tego efekt. Nie będę Was zanudzał już w tej chwili pokazywaniem tego, jak ja to będę robił, bo to jest mało ciekawe. W każdym razie, jak widać, metodą pomiarów doszliśmy do tego, że to gdzieś musi być tutaj. Czy to się potwierdzi? Za chwilę zobaczymy. Dobra, także na razie robimy sobie pauzę i ja zrobię te wszystkie czynności. Już mówię, nie będę Was tutaj zamęczał oglądaniem tego i za chwilę wracamy. No dobra, słuchajcie, zacząłem wykonywać pomiary, już jakby nie chciałem kręcić tego, bo szkoda po prostu czasu, zaraz nam się skończy. Zaraz mi się skończy pamięć na kamerze. No i tak, od czego trzeba zacząć? No od początku, od sprawdzenia, czy napięcie 40 V wchodzi. Tu mamy rezystor R1407, 6,2 kg. I tu mamy diodę Zenera, na której powinien być spadek 7,5 V, czyli 7,5 V powinniśmy mieć tu, 40 V tu. I powiem Wam szczerze tak, jak tylko zaczynam dotykać tego rezystora, to ten rezystor jest tu, zaraz Wam pokażę, słabo będzie widać. Zrobimy tak, to jest ten rezystor tu. Nagle wszystko zaczyna dobrze działać. Czyli znowu, patrzymy się na... Zrobimy ostrość na miernik. Włączamy. Mamy 23,6. Dotknę nawet czymś. Jednak tym nie działa. Zobaczmy. Widzicie, przed chwilą to działało, a teraz nie działa. Dobra, działało lutownicą. Być może ten rezystor jest po prostu pęknięty i wystarczy delikatne podgrzanie. No i kurde, zwarcie zrobiłem, widzicie? I mamy 25 V. Zaiskrzyło się, bo wygląda na to, że po prostu gdzieś ten rezystor jest pęknięty i w momencie, kiedy ja go dotykam lutownicą, to napięcie się pojawia. Ale co ciekawe, przed chwilą jak dotykałem go miernikiem, to też to napięcie się pojawiało. Czyli według mnie, ponieważ ja już go polutowałem, to problem leży w tym rezystorze. Zaraz zobaczymy. Zobaczymy, czy jak teraz. O, widzicie?
Dotknąłem go końcówką miernika i napięcie się pojawiło. Więc muszę teraz znaleźć ten rezystor nowy, wylutować go, no i zobaczymy, czy to było przyczyną całą, czy to nie było to.